Wiertnia to zespół urządzeń wiertniczych i zabudowań znajdujących się w miejscu wykonywania otworu wiertniczego. Nowoczesna konstrukcja wiertni pozwala na wiercenie otworów geologiczno-badawczych do głębokości około 2,5 km. Wiertnica jest o udźwigu 136 ton, wysokość masztu 35 metrów. Rury, które tutaj widzimy, służą do wiercenia, do obracania świdrem i przekazywania płynu wiertniczego w celu wynoszenia zwiercin. Natomiast te rury większej średnicy służą jako rury, są to rury okładzinowe. Wiertnię obsługuje 7-osobowa załoga w systemie dwuzmianowym, 12-godzinnym. Co 2 tygodnie zmienia się obsada wiertni. Chociaż wiertnia stawiana jest w wielu malowniczych miejscach, praca na niej do najlżejszych nie należy. Jak widać, po rozbudowanym pulpicie sterowniczym ułatwia ją technika i elektronika. Parametry wiertnicze, które pomagają mi do tego, by w jakiś sposób mieć orientację, co się dzieje na otworze, nie? Czyli tutaj występują stany, poziomy płynów wiertniczych na przykład w zbiornikach i to, czy płuczka wypływa. No już pomijając to, że pracujemy w terenie i na powierzchni, no to samo to, że jednak występują też i ciężary, naprężenia, momenty duże, bo też są siły, które trzeba tu ten zestaw odpowiednim momentem skręcić. Efektem pracy załogi wiertni są rdzenie. Po wydobyciu cięte są na metrowe odcinki i pakowane do specjalnych skrzynek. Tutaj znajduje się uzyskany rdzeń oraz narzędzie, którym ten rdzeń został pozyskany. To znaczy, to jest koronka rdzeniowa firmy Halliburton, jak widzimy tutaj akurat czterożebrowa. Ta zewnętrzna część skrawa w skałę, rdzeń tutaj wchodzi do środka, potem jest jeszcze specjalna dalsza część korpusu i rywaka, którym zostaje chwytany i na zestawie przewodu wiertniczego wyciągnięty do góry. W warunkach KGHM wykonanie otworu badawczego o głębokości około 1,5 km trwa kilka tygodni. Po jego wykonaniu wiertnia jest rozbierana i przewożona w nowe wyznaczone miejsce. Do przewiezienia całej wiertni wraz z zapleczem techniczno-socjalnym potrzeba 40 ciężarówek z naczepami. Większość zaplecza to podzespoły wiertni, takie jak pompy płuczkowe, agregaty prądotwórcze, zbiorniki płuczkowe z systemem oczyszczania, przewód wiertniczy oraz narzędzia i osprzęt.